Cześć, witam was na kanale SmartTest. Dzisiaj chciałem was zaprosić do kolejnej recenzji opaski sportowej. Jak może pamiętacie, w ubiegłym miesiącu przygotowałem dla was recenzję opaski Xiaomi Mi Band 4, która tak naprawdę jest, przynajmniej była do tej pory, niekwestionowanym liderem wśród opasek w cenie do 200 zł. Dzisiaj chciałem wam pokazać najnowszą opaskę Honor Band 5 od Huawei. Opaska, która dopiero co pojawiła się na rynku, no i myślę, że ma szansę. Bardzo mocno zagrozić pozycji Mi Banda 4, właśnie w kategorii tanich opasek sportowych. Czy tak jednak będzie, to oczywiście się o tym przekonamy. Opaska trafiła do mnie do sklepu Banggood, Ty widzicie cenę, która jest na dzień dzisiejszy w tym sklepie aktualna. I w tym miejscu chciałem Wam zwrócić uwagę, że są różne ceny jeżeli chodzi o opaski Honor Band 5. Te różnice wynikają z tego, że opaska jest dostępna w kilku wersjach. Ta, którą tutaj widzicie za 187 zł wyposażona jest w pulsoksymetr. Natomiast ta wersja, która do mnie trafiła, jest znacznie tańsza, ponieważ nie posiada tego, tego pulsoksymetru, czyli nie potrafi nam tutaj mierzyć nasycenia tutaj krwi tlenem. Myślę, że jeżeli taka funkcja nie jest Wam potrzebna, to warto kupić właśnie ten nieco tańszy model, tańszy egzemplarz, ponieważ reszta funkcji jest identycznych. Na dzień dzisiejszy nie ma w stypie Banggood akurat tej wersji, która do mnie trafiła, ta wersji, tej wersji tańszej bez pulsoksymetru. Jeżeli się pojawi, to oczywiście linki załączę Wam pod filmem do tej wersji, oczywiście opaski. Ok, tyle jeżeli chodzi o ceny. Teraz sobie może wróćmy do naszej opaski, zobaczmy sobie, co nasz Honor Band 5 oferuje. Jeżeli chodzi o informacje tutaj na opakowaniu, nie ma tutaj ich zbyt dużo. Co ważne, mamy ekran AMOLED, mamy tutaj monitor z naszej funkcji spania. Mamy oczywiście pomiar tętna. Mamy też te wszystkie funkcje sportowe, funkcje dopływania, do jazdy na rowerze, do biegania itd. Za chwileczkę wam pokażę pełną specyfikację techniczną. No i cóż, bateria, która pozwala teoretycznie na 14 dni pracy tej opaski bez konieczności ładowania. Za chwileczkę też dokładne parametry tej baterii wam pokażę. Natomiast ten czas oczywiście zależy od tego, czy korzystacie z funkcji. Pomiaru tętna w czasie rzeczywistym, czy też korzystacie z tych wszystkich funkcji pomiaru snu. Jeżeli nie, no to oczywiście ten czas działania będzie znacznie dłuższy. Ok, jak widzicie, nie mamy tu dużo informacji, dlatego też od razu pokażę Wam pełną specyfikację na stronie Banggood. Zacznijmy od modelu, jak widzicie jest to Honor 5 w wersji bez NFC, tak jak Wam wspominałem na wstępie są różne wersje właśnie tych pasek w różnych cenach. Wersje z NFC są tylko na rynek chiński, także u nas tak by nie działały. Kolorystyka czarny, niebieski, różowy, opaska wspiera systemy Android od wersji 4.4 oraz iOS od wersji 9.0 w górę. Oczywiście ekran dotykowy, mamy tutaj Bluetooth 4.2. Jeżeli chodzi o języki, zobaczcie, nie ma tu języka polskiego, natomiast w tym modelu, który ja dla Was dzisiaj testuję, oczywiście język polski jest, To za chwileczkę będziecie sobie mogli dokładnie zobaczyć. Opaska bardzo lekka, 227 27 g, małe wymiary, praktycznie nieodczuwalna na ręce. Opaska wodoodporna, co co ważne, możemy w niej pływać, brać się prysznic, odporna na deszcz, zachlapania, natomiast co ważne, nie wolno się w niej kąpać w gorącej wodzie, także to jest tak jedyny wyjątek. Opaska wyposażona w oximeter i to też znowu jest nie wszystkich wersjach, w mojej wersji akurat tego nie ma, dlatego ja mam ten tańszy model. Jeżeli nie potrzebujecie tej funkcji, no to myślę, że nie warto dopłacać. Co dalej? Wszystkie tryby sportowe, to Wam za chwileczkę pokażę już na żywo w opasce, więc nie będziemy tego teraz omawiać. Natomiast jeżeli chodzi o sam ekran, zobaczcie, 0,95 cala, AMOLED o rodziczości 240x120, dokładnie ten sam wyświetlacz, który znajdziecie w Xiaomi Mi Band 4, także myślę, że będziemy z niego zadowoleni. Natomiast bateria troszkę mniejsza, 100 mAh, pozwala ona na 14 dni pracy, w trybie czuwania 20 dni i ładuje się ta bateria przez około 1,5 godziny, myślę, że wyniki... Jak najbardziej zadowalające. Tyle odnośnie specyfikacji technicznej. Teraz sobie przejdźmy do zawartości naszego zestawu. No, jak widzicie, trochę papierologii. Mamy oczywiście kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi w kilku językach. Niestety brakuje tu języka polskiego, na szczęście jest język angielski, więc myślę, że poradzicie sobie z tymi podstawowymi tutaj zagadnieniami w zestawie. Adapter do ładowania opaski z wypinanym przewodem USB, mikro USB oraz oczywiście sama opaska, która nas będzie najbardziej interesować. Jak widzicie, już na samym początku, opaska bardzo dobrze prezentuje się pod względem designu. Użyto do jej produkcji też bardzo dobrych, moim zdaniem, materiałów. Dobrej jakości tworzywo, bardzo dobrej jakości ten pasek. Jest to pasek silikonowy, bardzo miękki. Zobaczcie, on tutaj się łatwo wygina, łatwo dopasowuje do dłoni. Pasek, który jest też przyjemny w dotyku, także myślę, że będzie się dobrze z niego korzystało. Jedyny może minus tego paska to ta powierzchnia zewnętrzna, taka chropowata, która nieco łatwo, zbyt łatwo łapie moim zdaniem wszelkiego rodzaju jakieś zanieczyszczenia, pyłki. Co może wpływać na walory estetyczne samej opaski. Natomiast myślę, że jest to jednak. Bardzo dobrze wykonanie i co ważne, mamy tutaj takie klasyczne zapięcie jak w przypadku zegarków, czyli po prostu pinamy ten czpień do, do odpowiedniego otworu i tutaj dodatkowo zabezpieczenie, które nam ten pasek będzie trzymało. Gwarantuje nam to, że ta opaska nie ma prawa spaść nam z dłoni, nie ma prawa się nam gdzieś przypadkowo odpiąć co myślę jest dodatkowym atutem, jeżeli chodzi właśnie o opaskę Honor Band 5. I co jeszcze ważne, zobaczcie mamy tych otworów bardzo dużo, dzięki czemu bez problemu tą opaskę dopasujecie do każdej ręki, czy będzie nosiło dziecko, czy też osoba dorosła. Nie będzie tutaj problemu z dopasowaniem długości tego paska. Paski oczywiście są wymienialne. Nie jest to tak jak w przypadku Xiaomi, gdzie wyjmujemy całą pastylkę z paska i na przykład ją ładujemy. Natomiast paski wymieniamy na takiej zasadzie, że musimy tutaj wymontować taki specjalny czpień, który znajduje się w tym pasku. I zobaczcie, teraz możemy sobie bez problemu taki pasek zdemontować. Identycznie jest to z drugiej strony. Może nie jest to jakoś specjalnie proste rozwiązanie, natomiast tych opasek nie będziecie zbyt często, myślę, wymieniać, jeżeli w ogóle, ponieważ nie potrzebujemy ich tutaj, demontować tych pasków do ładowania tej opaski. Służy do tego taka specjalna przystawka. Zobaczcie, mamy tutaj taki ząbek, który. Wskakuje nam w specjalny otwór w pasku i w tym momencie mamy połączone oba te elementy, bardzo solidnie, stabilnie. Teraz wystarczy tylko podłączyć zasilanie, i możemy już tą opaskę ładować. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie, chyba nawet lepsze niż w przypadku Xiaomi. Ok, tak się prezentuje Honor Band 5 na ręce, jak widzicie wygląda to całkiem nieźle. Teraz widzimy jeden z przykładowych ekranów, które sobie tutaj uruchomiłem na tej opasce, natomiast te ekrany oczywiście możemy sobie zmieniać. Jeżeli sobie dłużej przytrzymamy tutaj palec na ekranie, możemy przejść do kolejnych ekranów, zobaczcie. Jest ich tutaj kilka, takich domyślnie wgranych, zainstalowanych w tej opasce, natomiast dzięki aplikacji mobilnej Możemy wgrywać sobie dowolne ekrany, za chwileczkę też Wam to wszystko będę chciał pokazać. Jeżeli chodzi o sterowanie, podobnie jak w przypadku innych opasek, czyli przesuwamy palcem w górę lub też w dół opaski, do danej funkcji wchodzimy klikając, natomiast przesuwając od lewej do prawej krawędzi wracamy jak gdyby o poziom w górę. Okay. Jeżeli chodzi o tę funkcję, to zobaczcie, mamy oczywiście krokomierz. Jeżeli sobie wejdziemy do tej funkcji, możemy sobie sprawdzić ilość przebytych kroków, ilość pełnych kalorii, dystans oraz dodatkowo mamy informacje o aktywnościach. Jeżeli sobie to poświetlimy, to możemy sobie sprawdzić, opaska dokonuje pomiaru intensywności ćwiczeń na podstawie tętna i kondycji osoby dorosłej. Przy okazji, zobaczcie sobie, jak wygląda czcionka, czytelność tego wyświetlacza. Myślę, że stoi ona naprawdę na wysokim poziomie. Duża jasność, nawet słoneczny dzień jesteśmy w stanie odczytywać te wiadomości. Jak widać wszystkie komendy są w języku polskim, te instrukcje są w języku polskim, są też polskie znaki. Tak więc myślę, że pod tym względem Honor Band 5 zasługuje na najwyższą ocenę. Ok. Kolejna funkcja, pomiar tętna. No i teraz zobaczcie, wystarczy uruchomić tę funkcję i tętno będzie nam tutaj mierzone. Stanie nieruchomo, no i w tym momencie już się pomiar pojawia. Oczywiście chwilę trwa ten pomiar następnie otrzymamy tutaj pełny wynik. Jest to pomiar chwilowy, natomiast możemy sobie ustawić tą opaskę, że pracowała nam w trybie ciągłym, czyli będzie cały czas mierzyła nasze tętno będą te zapisy analizowane, zapisywane w aplikacji mobilnej. to Wam też za chwileczkę pokażę ok. Na razie sobie wyjdźmy może z tego pomiaru. Kolejna funkcja to jest analiza naszego snu. To są bardzo zaawansowane algorytmy, jeżeli chodzi o Honor Band 5. Natomiast ja z tej funkcji powiem szczerze, nie korzystam, jakoś nie lubię spać z opaską, więc mi się ta funkcja nie przydaje. Kolejna funkcja to są ćwiczenia, i tutaj trzeba powiedzieć, że jest to bardzo rozbudowane w przypadku Honor Band 5, ponieważ mamy, jak widzicie, bieganie na dworze, mamy bieganie na bieżni w pomieszczeniu. Mamy marsz na dworze, spacer w pomieszczeniu, jazda na rowerze stacjonarnym, mamy orbitrek, ergometr, czyli takie wiosła jak gdyby mamy też funkcje basenowe, czyli możemy sobie na przykład analizować naszą aktywność na basenie. Tutaj ustawiamy sobie długość basenu, zakładamy sobie jakieś cele, to wszystko będzie analizowane. Opaska jest wodoodporna, rozpoznaje też w pewnym stopniu style pływania. Z jakimi jakich korzystamy, więc myślę, że takie dane też Wam się przydadzą. No i cóż, tutaj mamy na też takie inne ćwiczenia fizyczne, tak więc pod tym względem bardzo dużo danych jesteśmy w stanie z tej opaski zebrać. Pokażę Wam za chwilę w aplikacji jeszcze mobilnej, jak takie analizy danych wyglądają. Oprócz ćwiczeń mamy też tutaj opcję więcej, i tutaj znajdziecie na przykład minutnik, znajdziecie stoper, Mamy też, też te, do wyboru te ekrany, które wam, które wam pokazywałem już wcześniej. Mamy też znajdowanie telefonu naszego. Możemy regulować jasność wyświetlacza. Myślę, że to jest też przydatna funkcja. Ekran włączony, czyli możemy sobie ekran przejdzie w stan uśpienia po 5 minutach, czyli możemy ustawić to w ten sposób, żeby nam się nie wygaszał tak często jak w tym przypadku. On będzie nam się wygaszał dopiero po 5 minutach. To jest taka funkcja, której, z którą się nie spotkałem w innych opaskach do tej pory. Myślę, że też przydatna. Poziom baterii możemy sobie sprawdzić. Co ponadto, możemy sobie wejść do systemu, i tutaj mamy takie opcje jak recetowanie, ponowne uruchomienie opaski, wyłączenie, no i normy i przepisy. Co tutaj jest fajne, możemy tą opaskę właśnie wyłączyć sobie całkowicie, klikając na wyłączenie. Natomiast, żeby ją wybudzić, no niestety już nie jest tak prosto, bo ponieważ musimy podłączyć do opaski tą ładowarkę. Także podłączenie ładowarki, oczywiście z zasilaniem, wybudza nam tą opaskę, uruchamia jak gdyby ją na nowo. Także to są takie funkcje. Co dalej? Tyle jeżeli chodzi o te funkcje. Więcej, teraz zostaną jeszcze wiadomości. Jak widzicie, brak nowych wiadomości jest spowodowane tym, że po odczytaniu wiadomości niestety one nam znikają z opaski. Możemy mieć maksymalnie 10 wiadomości nieodczytanych, ta opaska będzie nam tutaj przechowywać, natomiast jeżeli wejdziemy już do jakiejś wiadomości, odczytamy ją za pomocą opaski, no to niestety taka wiadomość już nam znika i wtedy mamy brak nowych wiadomości. Chociaż są tak samo, jak to ma miejsce w przypadku właśnie Xiaomi Mi Bandów, gdzie również działa to na tej samej zasadzie. Ok, tyle jeżeli chodzi o tę funkcje na opasce, teraz pokażę Wam aplikację mobilną. Aplikacja do zarządzania opaską nazywa się po prostu zdrowie. Aplikacja bardzo prosta, bardzo czytelna, wszystko to w języku polskim. Jak widzicie mamy tutaj pomiar kroku, pomiar tętna, wyniki ćwiczeń, sen, waga czy też poziom stresu. Jeżeli sobie wejdziemy do danej funkcji, na przykład do pomiaru kroków, to możemy sobie analizować ile kroków przebyliśmy w dniu dzisiejszym, możemy zobaczyć sobie pomiar tygodniowy, miesięczny, rozkład czy też roczny, zobaczyć te poszczególne dni ile tych kroków wykonaliśmy. Jeżeli chcemy właśnie informacje dzienne, to możemy sobie zobaczyć w których godzinach ile kroków było przez nas wykonane, mamy też oczywiście sumy łączne. Podobnie to wygląda w przypadku tętna. Jeżeli mamy włączony stały pomiar tętna, to zobaczcie, dzisiaj średnio było to 69 uderzeń na minutę, zakres tętna pomiędzy 58 a 106 uderzeń na minutę. Dziś tutaj najwyższy pomiar był pewno tutaj w tych okolicach. Zobaczcie sobie, 106 było uderzeń około godziny 12.21, także możemy to bardzo dokładnie sobie analizować. Również w przedziale tygodniowym, miesięcznym czy też rocznym. Tak więc te statystyki na tym głównym ekranie jak najbardziej czytelne. Jeżeli chodzi o funkcje sportowe, no to zobaczcie sobie, mamy tutaj spacer, bieganie na dworze, jakieś tutaj jeżdżenie na rowerze i tak dalej, tak dalej. Mamy też treningi polecane, jak widzicie tu jest sesje, interwały, które możemy wykonywać, także myślę, że wszystkie osoby, które chcą skorzystać z funkcji fitness będą zadowolone. Natomiast chciałem pokazać na koniec ustawienia urządzenia, jakie posiada na tym możliwości. No i zobaczcie, jeżeli sobie wejdziemy na nasze urządzenie, no to... Mamy takie opcje do ustawienia, jak właśnie ta opcja monitorowania snu. Możemy ją włączyć lub wyłączyć. Możemy ustawić przypomnienie aktywności, żebyśmy za długo na przykład nie siedzieli. Możemy sobie ustawić właśnie to ciągłe monitorowanie pracy serca. i To są dwa tryby: inteligentny lub czasie rzeczywisty. Możemy też ustawić w tych trybach ostrzeżenie o wysokim tętnie. Jeżeli nasze tętno przekroczy założony przez nas tutaj jakiś wynik, to dostaniemy oczywiście automatycznie powiadomienie na opaskę o tym zdarzeniu, także bardzo przydatne, szczególnie dla osób z problemami sercowymi. No i co dalej? Mamy alarm, alarmy oczywiście, budziki, wszelkiego rodzaju zdarzenia, powiadomienia możemy na sobie ustawiać. Mamy też funkcję nie przeszkadzać i powiadomienia. To jest bardzo fajne, tu się zatrzymamy przez chwilę, ponieważ opaska oprócz informacji o przychodzących SMS-ach, połączeniach telefonicznych może też wyświetlać powiadomienia z wszelkich rodzaju aplikacji, które mamy zainstalowane w telefonie. I nie są to tylko wybrane aplikacje, ale tak naprawdę jak widzicie tutaj wszystkie aplikacje, które macie w telefonie, możecie sobie włączyć powiadomienia z takich aplikacji. Czyli maile z Gmaila, z Messengera, jakieś wiadomości, jakieś z Instagramy, czegokolwiek tutaj chcecie, możemy to uruchomić, także jest to na pewno zdecydowanie na plus. Dodatkowo informacje o pogodzie, przypomnienia o rozłączeniu Bluetooth, Możemy też wybudzać ekran poprzez uniesienie nadgarstka, poprzez obrócenie nadgarstka I do włączenia są też opcje aktualizacji automatycznej opaski. I od razu wam mówię, tutaj jest mały minus, ponieważ ta opaska bardzo długo się aktualizuje. Ta aktualizacja potrafią trwać nawet 15 do 20 minut, także trzeba to wziąć pod uwagę. To jest tyle, jeżeli chodzi o te ustawienia, funkcje, natomiast Chciałem Wam jeszcze pokazać tarcze, ponieważ wspominałem, że możemy sobie dogrywać jakieś inne motywy, inne tarcze do naszej opaski. No i teraz zobaczcie domyślnie, popatrzcie ile tutaj tych tarczy na tej liście na dzień dzisiejszy się już znajduje, a myślę, że będzie ich stopniowo też przybywało, czyli będzie jeszcze więcej. Także podobnie jak w przypadku opaski Xiaomi Mi Band 4 mamy tutaj bardzo duży wybór. No, i na koniec, ostatnia zakładka wiadomości, jakieś tutaj nasze dane. Tu sobie ustalamy osiągnięcia nasze. Możemy sobie sprawdzać, możemy sobie generować jakieś raporty tygodniowe, miesięczne. Możemy zakładać jakieś plany ćwiczeń, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, jak widzicie, całkiem to fajnie zostało zorganizowane. Aplikacja prosta, przejrzysta, myślę, że w zupełności wystarczająca dla nas. No dobrze, na dzisiaj to by było wszystko, co chciałem Wam przekazać na temat opaski Honor Band 5. Jak widzicie, opaska nieźle wykonana, posiadająca bardzo ciekawe funkcje, dobrze działająca, i według mnie na dzień dzisiejszy jest to chyba jedyna konkurencja dla opaski Xiaomi Band 4, która, jak wiecie, jest liderem w rynku tanich opasek sportowych. W osobnym materiale przygotuję dla Was takie porównanie tych obu opasek, zobaczycie sobie jak te opaski prezentują się względem siebie, także będziecie mogli sobie zdecydować, która opaska będzie dla Was lepsza. Na dzisiaj z mojej strony to będzie już tyle, jak zwykle Was proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!